Gala stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wygląda skład stulecia reprezentacji Polski? 41 uderzeń na bramkę i ani razu piłka nie była w siatce. Siemanko, witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film, a w nim powiemy jeszcze na temat meczu Interu Mediolan z AS Romą. Agent Garetha Bale'a broni piłkarza. Słowa skierowane prosto do Zinedina Zidana. Paul Pogba zdecydował, jego kolejnym klubem zostanie była gwiazda Manchester United, mówi, gdzie najlepiej sprawdziłby się Gareth Bale. Ashley Young na temat Markusa Rashforda. A na koniec zaproszenie Edisona Cavaniego do Borussii Dortmund. Przez ostatni tydzień tyle osób dołączyło do nas, mega dziękuję. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału oraz ocenienia tego filmu. Wielu z was pisało do mnie z pytaniem, co stało się z najnowszymi filmami na kanale. One są, usunięte nie zostały, ale ze względów na małe problemy, prawdopodobnie w tym roku na kanał nie wrócą. W każdym razie, naprawdę mega dziękuję za tak duże zainteresowanie. Oto zagadka na dziś. Musicie podać 5 różnic między herbami Realu Madryt. Kilka osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, pojawi się w kolejnym filmie. Powodzenia. Tak wygląda nasza drużyna w grze Football Team. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, link do rejestracji macie w opisie tego filmu. A jeśli z niego skorzystacie, dostaniecie 200 energii na start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego piłkarza. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy, zróbmy sobie taki świąteczny klimat. Do świąt już tylko trochę ponad 2 tygodnie, więc myślę, że nikt się za to nie obrazi. Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przybyło na nią wielu dostojnych gości. Między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, obecny prezydent FIFA Gianni Infantino, czy prezydent UEFA Aleksandr Czeferin. Obecny był też m.in. Jacek Magiera, Dariusz Pakowski, a nawet Apoloniusz Tajner. Podczas gali ogłoszono drużynę stulecia reprezentacji Polski. Została ona wybrana przez specjalną kapitułę, złożoną z dziennikarzy sportowych, członków Komisji Mediów i Marketingu PZPN oraz byłych piłkarzy i szkoleniowców reprezentacji Polski. Głosować mogli także kibice, dzięki utworzonej specjalnie do tego celu stronie internetowej. Głosowanie zakończyło się 20 listopada. Jako najlepszą formację uznano ustawienie 4-3-3, a skład prezentuje się następująco. W bramce Józef Młynarczyk. Obrona to Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda oraz Łukasz Piszczek. W linii pomocy Henryk Kasperczak, Kazimierz Dejna oraz Zbigniew Boniek. A w ataku Włodzimierz Lubański, Robert Lewandowski oraz Grzegorz Lato. Trenerem stulecia został wybrany Kazimierz Górski. Wybór 11 piłkarzy na przestrzeni 100 lat jest naprawdę bardzo ciężki i zapewne wielu z was uważa, że zabrakło tu wielu piłkarzy. Niestety mój wiek, jak i na pewno większości z was, nie pozwala nam pamiętać, jak grała większość przed chwilą wymienionych graczy, ale z pomocą przychodzą nam zapisy wideo dawnych spotkań naszej reprezentacji. Miejmy jednak nadzieję, że tak samo jak nam opowiadano o sukcesach naszych piłkarzy, za kilkanaście czy może kilkadziesiąt lat my sami będziemy mogli opowiadać o złotej erze polskiej piłki nożnej. Wczoraj o godzinie 21:00 zmierzył się Villarreal z Atletico Madryt. Mecz ten zakończył się wynikiem po 0, ale statystyki są niesamowite. Piłkarzom jednej, jak i drugiej drużyny na pewno przydałyby się zajęcia ze skuteczności, jeżeli można tak o tym powiedzieć. W tym meczu 23 razy piłkarze Villarrealu oddawali uderzenie na bramkę rywali. Tylko 3 razy piłka leciała w światło bramki. Po stronie Atletico Madryt ta statystyka nie wygląda znacznie lepiej. Oddali 18 uderzeń i również 3 razy piłka zmierzała w światło bramki. Wygląda to naprawdę komicznie. Łącznie na 41 prób, ani jedna, ani druga drużyna nie umieściła piłki w siatce. Jest to już 8 remis drużyny Diego Simeone w tym sezonie. A jest to połowa spotkań, jakie w nim zagrali. Zachęcam do subskrybowania kanału Obstawiamy NBA. Jeżeli interesujecie się koszykówką, ten kanał jest właśnie dla was. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji i co najważniejsze, skutecznych analiz. Link do kanału znajduje się w opisie tego filmu. Choć zdecydowana większość spotkań ligowych rozgrywana jest w weekendy, czasami fajne spotkania trafiają się w piątek. Tym razem mogliśmy ciekawy mecz obejrzeć w Mediolanie. Na San Siro Inter podejmował AS Romę, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Jedna, jak i druga strona, mimo wielu sytuacji, nie potrafiła przełamać niemocy strzeleckiej i pokonać bramkarza rywali. Tak obecnie prezentuje się tabela Serie A. Obecna sytuacja Garetha Bale'a na pewno ciekawa nie jest. Kibice mają mu za złe ostatni incydent związany z flagą. Jego agent wypowiedział się na temat tej sytuacji i jak się pewnie domyślacie, stanął w obronie swojego klienta.
Sposób, w jaki Gareth został potraktowany latem przez media, ludzi i pana Zidana po tym, ile tam zrobił, był dla mnie obrzydliwy. Niektóre słowa ze strony pana Zidana nie były świetne, a wszystko ma swój efekt. To pozostawiło na nim długotrwały ślad. Jeżeli chodzi o sytuację z flagą, Gareth umie czytać i wiedział, co jest napisane na fladze. Ona była skierowana tylko do mediów, bo one pisały bardzo infantylne i głupie historie na podstawie wypowiedzi ludzi, którzy go nie znają i nigdy go nie spotkali. Słucham ich w każdym tygodniu i naprawdę te wiadomości podają ludzie, którzy są nikim. Kolejne wieści dotyczące Paula Pogby. Od zakończenia poprzedniego sezonu, kiedy to stało się jasne, że Manchester United nie zagra w kolejnej edycji Champions League, pojawiły się komentarze dotyczące tego, że Francuz zamierza opuścić klub. W letnim okienku transferowym, jak wiemy, to się nie udało. Otrzymał od klubu pełne wsparcie, a Ole Gunnar Solskjaer zapewnił, że mimo wszelkich doniesień, Francuz jest podstawowym piłkarzem Czerwonych Diabłów. Ostatni swój mecz rozegrał 30 września w zremisowanym meczu z Arsenalem 1-1. Od tego czasu według oficjalnych informacji jest kontuzjowany. Chodzi o staw skokowy. Jeżeli obserwujecie Pogbę na Instagramie, to wiecie, że niedawno wrócił do Manchesteru i powoli planowany jest jego powrót. Większość czasu podczas kontuzji spędził w Dubaju, gdzie przechodził rehabilitację. W związku z tak długim okresem nieobecności, media mówią o pogorszeniu się sytuacji między piłkarzem a klubem. Francuski L'Équipe podaje, że Francuz zakomunikował zarządowi klubu z Old Trafford, że chce odejść. O niego mają walczyć tylko dwa kluby, Real Madrid oraz Juventus, a Pogba miał zdecydować się na ten pierwszy. Powrót do starej damy nie wchodzi w grę. W zimowym okienku transferowym raczej to, że dojdzie do transferu, jest mało prawdopodobne, ale w letnim okienku transferowym jest to możliwe. Piłkarz ma ważny kontrakt tylko do 30 czerwca 2021 roku. Była gwiazda piłki nożnej, Tottenhamu i Manchester United uważa, że po zakończeniu kariery w Realu Madryt Gareth Bale powinien wrócić do Tottenhamu. Takie zdanie na temat Walijczyka ma Dimitir Berbatov. Gareth Bale dołączył do Realu Madryt w 2013 roku za 101 milionów euro. Był droższy nawet niż Cristiano Ronaldo, dzięki czemu udało mu się pobić rekord transferowy i stał się najdroższym piłkarzem na świecie. W Realu zdobył łącznie 82 bramki, a wiele z nich padło w ważnych meczach, takich jak finał Champions League czy Copa del Rey. Ostatni okres dla piłkarza jest naprawdę dość ciężki. Konflikt między nim a trenerem sprawił, że jego drogi z klubem rozchodzą się i być może w najbliższym czasie doczekamy się transferu. Tak o tym, co może się stać, powiedział Berbatov. Gareth Bale powiedział, że uważa, że José Mourinho dobrze pasuje do Tottenhamu. Wydaje się więc możliwe, że Portugalczyk może spróbować podpisać kontrakt z Walijczykiem, a może się to stać już nawet w styczniu. Byłby to świetny ruch dla obu stron. Jestem wielkim wielbicielem Bale'a. Nie sprawdza się w Madrycie, a jeśli wróci do Anglii, Spurs byłby dla niego idealnym klubem. Rozumiem, że dla klubu był świetnym zawodnikiem, zanim wyjechał do Hiszpanii. Byłbym bardzo zadowolony, widząc go z powrotem w Spurs. Ashley Young mimo swojego nazwiska wcale już nie jest taki młody. Ma spore doświadczenie, grał z wieloma rywalami, często też na różnych pozycjach. Jeszcze kilka lat temu występował jako skrzydłowy, a dziś raczej jest bocznym obrońcą. To, że zna się na piłce, nie podlega dyskusji. Ostatnio wychwalał kolegę z drużyny, Marcusa Rashforda. Twierdzi, że młody Anglik ma wielkie predyspozycje, aby zostać jednym z najlepszych na świecie. Jest światowej klasy graczem, a kiedy ma formę, trudno go powstrzymać. On tylko rośnie i rośnie i wciąż jest młody. Jest jednym z tych graczy, którzy chcą być na samym szczycie. Chce się doskonalić w każdym aspekcie. Spędza wiele godzin na treningach, więcej niż inni, co przekłada się na lepsze wyniki. Ma znacznie lepszy instynkt niż reszta. Trenuje z nim prawie codziennie, drugiej tak pewnej siebie osoby nie widziałem. Jednak kiedy z nim rozmawiam, wciąż nie jest zadowolony i chce w dalszym ciągu coś poprawiać. Piłkarz Borussii Dortmund Rafael Guerreiro chciałby, aby Edison Cavani dołączył do BVB. Tak ostatnio powiedział w wywiadzie. Taki facet jak Cavani bardzo by nam pomógł. On już jest znudzony życiem w Paryżu. Alternatywą, w której miałby w końcu wolność, jest Borussia Dortmund. To w dalszym ciągu pozwoliłoby mu pozostać wśród europejskich elit. Finansowo pewnie nie podołamy, ale jest to klub z wielkimi ambicjami. Jego umowa wygasa za 6 miesięcy, więc już w styczniu będzie dostępny po obniżonej cenie. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu oraz subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło, do usłyszenia!